dobry wieczór Państwu. Naszym gościem kolejnym jest profesor Andrzej Przyłębski, były ambasador Rzeczpospolitej w Niemczech. Dobry wieczór Panu. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Nie udało się Panu otworzyć budynku nowej ambasady. Tyle czasu trwała ta budowa. Myślałem, że za Pana kadencji jeszcze się zakończy. No, miało to być 7 lat i powiem szczerze, nie wytrzymałem tych 7 lat. Z rozmaitych powodów osobistych, ale także pewnego już zniechęcenia materią, powiem, stosunkiem Niemiec do Polski. Też nie do końca, powiem szczerze, wierzyłem, że to się uda w 7 lat zrobić, ale wygląda na to, że się uda, bo jak pan wie i państwo może też, kilka dni temu nastąpiło zawieszenie wiechy, w którym uczestniczyłem i w którym wysłuchałem wiele ciepłych słów, między innymi od pana ministra Mularczyka, który tam był, bo rzeczywiście, no nie będę ukrywał, że przyczyniłem się do tego, że ta ambasada tam właśnie powstaje w tym kształcie, który był pierwotnie przewidziany, bo były rozmaite przeszkody, w związku z tym były rozmaite pomysły, które udało mi się jakoś zatrzymać, zablokować, zdobyć. No to powiedzmy, w jakim kształcie powstaje, po pierwsze, gdzie będzie dla tych państwa, którzy nie znają Berlina, polska ambasada w Niemczech i jakim będzie kształcie, jakie funkcje ten budynek będzie spełniał? Ona jest w bardzo prestiżowym miejscu, jakieś 200-250 metrów od bramy brandenburskiej przy Unter den Linden, najważniejszej chyba ulicy Berlina, przy której są tylko 4 ambasady dużych krajów, Polski, Rosji, przepraszam, 5, Wielkiej Brytanii, Francji i USA. I obok nas przyklejona jest ambasada Węgier. Także to jest bardzo prestiżowe miejsce. Inne ambasady są rozrzucone po całym Berlinie. To jakby pokazuje, że rośnie, znaczy my tą budową pokazujemy, że dorastamy do prestiżu, który jest nam dany w związku z ostatnimi działaniami. Natomiast jakie funkcje? Ona będzie miała funkcję właściwie dyplomatycznie głównie, czyli będzie ambasada plus konsulat. Będzie też rezydencja ambasadora na ostatnim piętrze. Pierwotnie planowano tam również umieścić Instytut Polski, przenieść i długo nad tym deliberowaliśmy, czy to się uda zrobić, ale ponieważ Instytut Kultury nie jest placówką dyplomatyczną, to powstały pewne problemy natury prawnej i finansowej, także Instytut zostaje tam, gdzie zostaje, natomiast gdzie jest, ale jest w ambasadzie, będzie sala koncertowa czy sala kinowa, z której na pewno Instytut i inne instytucje polskie będą mogły korzystać. To jest ważna rzecz, dlatego że jak próbowałem w 2016 roku, tuż po objęciu placówki, pokazać film z Smoleńsk, to wszystkie kina berlińskie zrazu mi odmówiły i byliśmy w trudnym położeniu. Nawet, no, nawet te, które się zgodziły, to jakoś w przededniu emisji powiedziały, że no niestety. Ja potem wyśledziłem, dlaczego tak się stało. Dyplomacja rosyjska za tym stała, proszę mi wierzyć. Blokowała, nie chciała pokazać tego filmu w ogóle, ale stało się tak, że w końcu Berlin chciał pokazać, że jest w stanie ten film jakby przetrawić i znalazł jedno kino, pokazał dla swojej publiczności, ja to wykorzystałem, poszedłem do tego samego kina i powiedziałem, jeśli nie było podłożonych bomb i innych ładunków podczas projekcji tydzień temu, to prosimy pokazać to również teraz i zostało to pokazane bez, ale jak gdyby ambasada rozwiąże te problemy, bo niektóre ambasady mają takie sale kinowe, nie tylko konferencyjne, ale kinowe i koncertowe, i to jest ważne. Ponadto, co jest jeszcze ważne, że ta ambasada ma więcej miejsca dla dyplomatów. W tej chwili my musimy dla kilku wydziałów, dla biura budowy na przykład i dla wydziału ekonomicznego, musimy wynajmować miejsca na zewnątrz, poza tą ambasadą, która się mieści w Grunewaldzie, bo ona jest za mała. A w tej nowej wszyscy się pomieszczą i to nawet będzie można rozszerzyć ilość dyplomatów z 65 w tej chwili bodajże jest, do jakichś 100-110, co poprawi naszą prezencję w Niemczech. Mówię często, że ambasada francuska, która jest blisko nas, ma 200-250 czasami dyplomatów. Więc taka setka to jest taki warunek przyzwoitości, bym powiedział, dla Polski. No mam nadzieję, że jest tam jakaś taka dobra salka recepcyjna. My pamiętamy te przyjęcia w ambasadzie niemieckiej w Berlinie dla polskich polityków, kiedy to politycy opozycji się stawiali przed panią Merkel i tam referowali jakieś plany. Ona się pewnie notowała, zgadzała, stawiała im oceny. Nie wiem, jak to było, tylko widziałem fragment. Ale mam nadzieję, że idą czasy, kiedy to niemieccy szefowie koalicji bądź opozycji będą się meldować u polskiego ambasadora z prośbą o wskazówki.
Też mam taką nadzieję. Ja zacząłem swoje urzędowanie od delikatnej krytyki tego, co pani Merkel robi wobec Polski. I proszę sobie wyobrazić, na kolacji przed rozpoczęciem Expo w Hanowerze, gdzie Polska była gościem, pani kanclerz poskarżyła się wobec pani premier Szydło, że ambasador chodzi i narzeka na nią. No ale te moje narzekania to nie były narzekania, tylko to była jakby prawda o tym, co robi urząd kanclerski w sprawie polskiej. No właśnie, bo my mamy ten... To się nazywa kiczem pojednania polsko-niemieckiego, gdzie my przyjęliśmy z pochyloną głową gwarancję granicy zachodniej, jakieś wsparcie przy wejściu do Unii Europejskiej i NATO, ale już traktowaliśmy nierównoprawny stosunek jako taki dany i oczywisty. Są teraz takie podejrzenia, tezy, że trzeba to zmienić. Czy to trzeba zmienić traktatowo, czy to trzeba zmienić jakoś wewnątrz Niemiec i jakie mamy narzędzia do tego? Polacy, większość Polaków ma kompleks niższości wobec Niemiec i Niemców. I to dotyczyło też dyplomatów przede mną, bym powiedział, i prowadzenia dyplomacji z takiej właśnie uniżoności. Dlatego ja często mówiłem o wstawaniu z kolan, prawda? I swoją czasami dość zdecydowaną postawę tłumaczyłem tym, że taka jest polityka i rząd tego ode mnie wymaga. No i teraz oczywiście jest kwestia reparacji, czy też odszkodowania, jak to jest eufemistycznie nazywane. No i zobaczymy. Niemcy, oczywiście politycy niemieccy cały czas uznają swoją winę moralną swojego narodu, III Rzeszy, natomiast nie są skłonni przejść do właśnie prawdziwych warunków pojednania, które są wyznaczone przez tą rekompensatę za zniszczenia. No ten raport, który powstał dzięki komisji sejmowej pod kierunkiem jeszcze wtedy posła Mularczyka, jest znamienny. My to wręcz, także już w tej chwili minister Mularczyk wręcza to swoim gościom. On był w Berlinie na tej wiesze. Spotkał się z czterema ważnymi politykami niemieckimi, każdemu wręczył ten raport. Już są też wydrukowane takie skrócone wersje w języku angielskim raportu, które będą rozdawane na rozmaitych publicznych spotkaniach. No i zobaczymy, czy Niemcy dojrzały do prawdziwego, a nie takiego kiczowatego pojednania z Polską. No właśnie, jak to wygląda, widać chociażby po tym, że została ta nota dyplomatyczna Niemcom wysłana, jej treść jest oczywiście poufna, ale mamy już jakąś odpowiedź na tą notę? Nie mamy i jest pytanie, czy w ogóle dostaniemy, bo to jakby odpowiedź, ja się domyślam, jaka ona mogłaby być. Ona by była oparta na opinii, którą Bundestag, służby prawne Bundestagu przed laty przygotowały. Ta opinia opierała się na tym zrzeczeniu się rzekomym przez Bieruta tak naprawdę, a oni mówią przez rząd polski w 1953 roku. Do tego jeszcze dołączają to porozumienie 2+4, które jak jakby zamykało, było czymś w rodzaju paktu pokojowego, którym kwestii reparacji nie było, więc ta opinia jest bardzo słaba prawniczo, więc myślę, że dlatego oni nie odpowiadają na notę, bo nasza odpowiedź na notę byłaby znowu notą, która by pokazywała słabość tej obrony i konieczność przejścia jednak do pogłębionej prawniczo dyskusji i do szukania jakiegoś może kompromisowego. A może tak? Odpowiadają w sposób zawoalowany. Wczorajszy tekst, to jest środy, Frankfurter Allgemeine Zeitung, das wäre auch schlecht für Polen, to byłoby również złe dla Polski, no, gdzie pan komentator Bertolt Kohler pisze, że że Polska domaga się po 70 latach astronomicznych reparacji, no ale skoro Warszawa lubi mówić o niemieckim zapomnieniu i w swojej furii chce wzywać do Unii Europejską, odwoływać się do Unii Europejskiej, to czyżby zapomniano nad Wisłą, kto był najsilniejszym zwolennikiem rozszerzenia na wschód? No ale też jest takie, kto od dziesięcioleci wpłaca do garnków, z których płyną do Polski
miliardy. To są tłumaczenie jest automatyczne, ja nie znam niemieckiego w takim stopniu. To jest dość, bym powiedział, śmieszna argumentacja, którą też chyba Gazeta Wyborcza w pewnym momencie piórem pana Wrońskiego przytoczyła, że to, że Niemcy zgodzili się na nasze wejście do Unii Europejskiej, a teraz dalszy ciąg no, na te wypłaty, które na razie przekraczają wpłaty, ale to się przecież za jakiś czas zmieni, no to jest o tyle żałosne i to ma być traktowane jako rodzaj reparacji, o tyle żałosne, że przecież weszły z nami również kraje, które były sojusznikami Hitlera, więc żadnych reparacji nie oczekują, czyli one dostały jakby nadwyżkę. Nam wyrównano, a oni dostali coś za darmo. No to jest zabawne, tego to się nie trzyma kupy, ale dziennikarze, od dziennikarzy niemieckich piszących o Polsce nie spodziewam się niczego dobrego. Przez 6 lat z nimi, że tak powiem, wojowałem i to była wojna nie fair. Nie drukowali sprostowań bardzo często ich materiały. Były muszę pana zapytać w takim razie, panie profesorze, jaki jest mechanizm tego, bo mamy do czynienia z dziennikarzami, ludźmi, którzy przyjeżdżają do Polski, no widzą na własne oczy, jak to wygląda, rozmawiają często z ludźmi na wysokich stanowiskach po różnych stronach politycznego sporu, po czym piszą tak, jak im każą wydawcy w Berlinie, bo... To prawda. Dziennikarze niemieccy są bardzo sformatowani, są jeszcze bardziej lewicowi. Kiedyś były badania przeprowadzane na temat światopoglądu dziennikarzy i to nie jest tak, żeby oni reprezentowali jakąś średnią krajową. Oni dla Niemiec nawet nie reprezentują swojego społeczeństwa. Są czasami bardziej lewicowo, czy w sensie ochrony środowiska, zielonych, sformatowani niż politycy. I to oni często narzucają agendę politykom, którzy jakby ze strachu przed utratą dobrego imienia po prostu idą za ich narracją, więc ja bym nawet czasami nie uważał, że politycy każą im coś. Być może jest tak, że redaktor naczelny im każe, ale ja wielokrotnie rozmawiałem z szefem Axel Springer, tego koncernu, który również w Polsce przecież ma 3 media bardzo znaczące i właściwie bardzo antypolskie, bym powiedział. No i on mówi, że nie ma żadnego wpływu, że wolność dziennikarzy idzie tak daleko, że gdyby zainterweniował, to być może straciłby stanowisko i tak dalej. To są bajki, no ale tak oni mówią. Myślę, że jednak odgórnie jest pewna linia prezentowana. Czasami pojawiają się jakieś drobne wyjątki, drobne gesty. Myślę, że redaktor Grzegorz Jankowski, który swego czasu prowadził dziennik Fakt, właśnie publikację tego kuriera, tego wydawnictwa Die Springer, Axel Springer, mógłby coś powiedzieć na temat wolności słowa. To prawda, ale mówię, że jest tutaj na przykład korespondent Die Welt, pan Philipp Fritz, który najczęściej pisze negatywnie, ale czasami zdarzają mu się teksty, takie bym powiedział, wyrównane, czasami nawet pozytywne. Pytanie jest, czy to jest wpływ tego, że już parę lat tu jest i zaczyna dostrzegać różnicę między rzeczywistością a pozorem, o którym pisano, czy też jest to ukłon ze strony Welta, który w tej chwili próbuje zająć miejsce, które miało Frankfurter Allgemeine Zeitung, takiej konserwatywnej bardziej gazety. On zdecydowanie jest bardziej konserwatywny w tej chwili niż inne media niemieckie. W Niemczech na pewno bardzo głośna jest sprawa patriotów dla Polski. Z naszego punktu widzenia, znaczy to też niemieckie media rozpętały, ten stały numer polegający na tym, że na polski rząd naciska się za pomocą wrzawy wywoływanej przez niemieckie media w Polsce, no a potem polscy politycy muszą się jakoś opowiedzieć. Zwykle są na gorszym stanowisku, na gorszej pozycji niż ich niemiecki partner. Potem się okazało, że niemieckie media zaczęły pisać o tym, jak to kompletny chaos panuje w Ministerstwie Obrony Republiki Federalnej, jak to pani minister obrony ujawnia z PR-owych względów tajne porozumienia, tajne jakieś ustalenia, idą do prasy wbrew wiedzy, woli i za pomocą w końcu sojusznika, nie tylko z Unii Europejskiej, ale z NATO, więc ośmiesza siebie i swój urząd, ale już te informacje do Polski nie docierają i niemieckie media jakoś o tym nie jest ciekawe. Patrioty mają tutaj przyjechać. Czy ja dobrze ten mechanizm odczytałem? To było skierowane, mi się wydaje, bardziej to zachowanie pani minister obrony, pani Lambrecht, na rynek wewnętrzny, pokazanie, że jednak kiedy na Polskę coś uderzy, to oni są sojusznikami od razu, mimo że mają problemy z przekazaniem
solidnej broni Ukrainie, to tutaj te dwa patrioty jakby od razu, ale właśnie ze złamaniem takich dobrych obyczajów dyplomatycznych, bo wiadomo, że początkowo nasze nastawienie było inne i chyba lepsze, że to powinno stacjonować nawet jeśli przy polskiej granicy, to po stronie ukraińskiej, żeby te rakiety, które gdzieś zabłąkają się i lecą w kierunku polskim, Ukraińcy mogli zestrzelić. Mhm. Ich wykorzystanie w Polsce, mimo że Polska się na to pod tym naciskiem godzi, nie wiem, czy będzie kiedykolwiek, czy one będą zastosowane, jeśli będą stały po stronie polskiej. A ponadto jeszcze jest taka kwestia, że trzeba je jakoś ulokować z tymi niemieckimi żołnierzami obsługującymi w ramach NATO, bo nie bardzo widzę to, żeby niemieccy żołnierze jakby decydowali o tym, czy atakują rakietę nadlatującą powiedzmy z Rosji, czy nie. To jednak musi być w rękach polskiego dowództwa, a jeśli będzie niemiecka obsługa, to ona się może przeciwstawić. Tu są jeszcze pewne rzeczy do uzgodnienia i prawdopodobnie trwa teraz nad nimi deliberacja. Mhm. Takich polsko-niemieckich konfliktów na tle pomocy Ukrainie było więcej. Był problem tej wymiany kołowej. Niemcy wymyślili, że oni nie mogą dać niemieckiej broni na Ukrainę, no bo wtedy będzie ona strzelać do Rosji i to będzie miało konkretne konsekwencje polityczne również w Berlinie, no to tym krajom, które dają broń, Niemcy uzupełnią braki i się okazało, że naszych 300 czołgów T-72, tam zmodernizowanych i tak dalej, no to oni mają 20 swoich Leopardów. Po czym jak też się pojawiły w niemieckiej prasie, że Polacy są bezczelni, że oni sobie chcą za swoje stare, zużyte czołgi naszych nowoczesnych, super świetnych, jak oni mogą. I taki ton właśnie przekupki Polski, a niemieckie media tutaj dyskutują z Polską. Jak pan myśli, dlaczego tak to właśnie wygląda? Ja z tym tonem miałem do czynienia prawie 6 lat i to mówienie przez niemieckich partnerów o przyjaźni polsko-niemieckiej, miałem problem, żeby kiedykolwiek użyć sformułowania o przyjaźni polsko-niemieckiej. Mówiłem o dobrym sąsiedztwie, bo na więcej to nie zasługuje. I prawda jest taka, jak pan redaktor powiedział, co rusz przy jakiejś okazji pojawiają się jakieś właśnie uwagi kąśliwe wobec Polski. No, ja nie wiem, jak nam się uda zmienić ten wizerunek. Rząd nasz odnosi ewidentne sukcesy. Mamy nowoczesną broń, której nawet bez niemieckich wkładów, prawda, kupujemy. Natomiast Niemcy pokazują, że właściwie się rozbroili tak naprawdę. Ciągle marudzili, narzekali, że Trump zmusza ich do podnoszenia nakładu z tego 1,2% do 2%, że mają dość broni. A jak przyszło co do czego, do próby poważnej, to okazuje się, że helikoptery nie latają, stoją, prawda, ale nie ma części zamiennych, więc... A tam helikoptery. Na pewno pan profesor wie, na ile czasu oni mają amunicję do swoich genialnych czołgów i haubic. Nie wiem, powiem na szczerze, ale domyślam się, że na kilka dni pewnie. Tak, dokładnie. No. Tak, to jest dramat. Ja byłem parokrotnie na przysięgach żołnierzy niemieckich i te przysięgi naprawdę wyglądały dość żałośnie, ale taki klimat pacyfistyczny funkcjonował w Niemczech, że to jest coś, obronność to jest coś, co trzeba, wypada trochę inwestować, ale nie przesadzajmy, są ważniejsze Panie potrzeby. Panie profesorze, to jeszcze jedno pytanie, bo takie w Polsce pojawia się taka teza, że Niemcy traktują Unię Europejską jak takie szczudła dla wielkich Niemiec. Że właśnie przy pomocy Unii Europejskiej chcą stać się jedną ze światowych potęg. Same na to nie mają sił, możliwości, zasobów. No to razem z Unią Europejską tak, a najlepiej z Unią Europejską połączoną z Rosją w jakiś sposób. No i elementem tego był właśnie Nord Stream 1, Nord Stream 2. Polski rząd po zmianie w 2007 roku chciał się, zamiast blokować, chciał się do tego przyłączyć po to, by no, też jakoś znaczenie Polski zwiększyć. Ja szczerze mówiąc tego nie rozumiem, ale też było odwrócenie się od Ameryki, odwrócenie się od naszych partnerów tutaj z Europy Środkowo-Wschodniej, oddanie Niemcom jakby w pacht całej Europy. To znaczące błędy polityczne, których konsekwencje teraz płacimy. No i czy na teraz kwestia, teraz dochodzimy do pytania. Mamy grubą porażkę prestiżową Niemiec, jeżeli chodzi o
przewidywania, jeżeli chodzi o projekt związania się z Rosją. Okazuje się, że to Rosjanie byli tą silniejszą stroną, której Niemcy muszą słuchać i której pewnie słuchaliby dalej. Ale wojna się zakończy, ale kanclerz Scholz mówi, że po wojnie trzeba będzie wrócić do tych dobrych relacji ekonomicznych z Rosją. Czy to znaczy, że Niemcy nie porzuciły, nie zrewidowały swojego planu tutaj budowy wielkich Niemiec kosztem krajów Unii Europejskiej, Polski, ale też krajów tego Trójmorza, który starajmy się budować? Prawdziwość tezy, że Niemcy chcą czy chciały wykorzystać Brexit, potem pandemię i teraz kryzys gospodarczy do tego, żeby stworzyć jakby jednolity organizm z Unii Europejskiej pod swoim przywództwem, jest dość oczywista. Ja bym tylko kwestionował rolę Rosji. Oczywiście Rosja jest tutaj ważnym czynnikiem jako dostarczyciel surowców oraz odbiorca no, jakichś bardziej wyrafinowanych produktów niemieckiego przemysłu, bo Niemcy żyją z eksportu, to jest oczywiste. Stąd te umizgi do Chin, ale i też w Rosji jest potencjał na odbiór niemieckich samochodów czy niemieckich maszyn. Natomiast Niemcom marzyła się i nadal marzy się sojusz z Polską, ale nie z Polską, która jest obecnie, z Polską rządzoną przez Zjednoczoną Prawicę, tylko powrót do rządu, nie wiem, poprzedniego Tuska, Platformy generalnie, i wtedy Polska jako taki grzeczny, skazany na Niemcy, na niemieckie inwestycje, na odbiór niemieckich przez Niemców zadanych jakby produktów, taki duży 17 land, to jest to marzenie Niemców, bo wtedy ich dominacja nad Francją, czy Włochami, czy Hiszpanią byłaby jeszcze większa. To jest pytanie, co nasi wyborcy zrobią za rok, czy wybiorą tę drogę właśnie takiego 17 landu niemieckiego, czy raczej będą szanować to, co uzyskaliśmy w 89. No, ale roku. Takiego landu, który nie ma prawa zawetować niczego w Bundestagu, tak jak to mają prawda, landy prawda, normalne. Tak, tak. Czyli to takiej prawda, kolonii jakby. Tak, 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 to prawda. No, zobaczymy, w którym to kierunku się rozwinie. Mam nadzieję, że nie dojdzie do takiego pożarcia tych niepodległościowych dążeń narodu polskiego, bo my stanowimy pewną alternatywę cywilizacyjną w Europie i byłoby ze szkodą dla Europy, gdyby ten nasz sposób życia zniknął pod naporem tego, co się dzieje w Brukseli. Bruksela nie ma prawa mieszać się w polską obyczajowość, czy węgierską, czy inną, a robi to cały czas, co kilka dni doświadczamy nowych jakby aktów przemocy strukturalnej, tak to nazwijmy, kulturowej, zmiany naszej moralności, naszego sposobu życia. I robi się to wszystko całkowicie bezprawnie, bo w traktatach są stosowne zapisy, które to blokują, ale nie ma instancji tak naprawdę neutralnej, do której można by się odwołać w obronie tej naszej suwerenności. To jest stawka tych wyborów i tej awantury politycznej, która przed nami, bo podejrzewam, że przed nami po prostu 10 miesięcy ciężkiej wojny politycznej w Polsce, podsycanej przez Niemcy. Profesor Andrzej Przyłębski, były ambasador Rzeczypospolitej w Niemczech, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za poświęcony nam czas. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia, do widzenia. My zmieniamy temat. Wracamy do sprawy Tomasza Grodzkiego, senatora trzeciej osoby w państwie, która jest również podejrzana o organizację sieci łapowników.